W miniony poniedziałek policja wzięła pod lupę miejsca, gdzie kierowcy najczęściej lubią dodać gazu. 22 września z okazji Dnia Bez Samochodu nie wszyscy pozostawili jednak swoje cztery koła w garażu, a wręcz przeciwnie. Policjanci zatrzymywali kierowców przekraczających dozwoloną prędkość podczas akcji Prędkość, zorganizowanej na terenie całego kraju. Podczas inicjatywy na polskich drogach radary, mierniki laserowe i samochody z wideorejestratorami pojawiły się od godziny 6, a stróże prawa zmagali się z piratami do godziny 22. Oprócz prędkości funkcjonariusze kontrolowali także trzeźwość kierujących, wyposażenie samochodu, wymagane dokumenty, a także to, jak przewożone są dzieci. Akcja ma zachęcić do zdjęcia nogi z gazu, ponieważ to właśnie zbyt duża prędkość jest nadal jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych.